Proszę Państwa, powitamy serdecznie trójkę sędziowską, Marcina Kochanka, Daniela Szpilę, Krzysztofa Lęska oraz jedenastki Stanisława Pawła i Olimpii Helbor, wychodzące na mecz 22. kolejki spotkań o mistrzostwo drugiej ligi. I jeszcze raz proszę o brawa dla zespołu, że ja przypomnę wyraźnie, jak to będzie na początku spotkania. Drużyna gości w bramce z jedynką Kasper Tułowiecki, 19 Łukasz Pietroń, 23 kapitan zespołu Dawid Kubowicz, 5 Kamil Węgier, 14 Radosław Bukacki, 8 Patryk Sokołowski, 24 Bartłomiej Dabowski, 10 Radosław Stępień, 7 Damian Szutrykowski, 21 Rafał Lisiecki i numer 17 Jakub Wojas. Stalówka w bramce z jedynką Dorian Frontczak, 2 Adam Waszkiewicz, 6 Bartłomiej Wasiluk, 8 Bruno Żołądź, 9 kapitan zespołu Adrian Gerwalski, 10 Kamil Będkowski, 11 Michał Wokrzycki, 14 Kamil Jonkisz, 15 Mateusz Wójcik, 19 Szymon Jarosz i 24 Konrad Kołodziej. Drodzy Państwo, przed nami 90 minut sportowych emocji. Ja tradycyjnie apeluję o głośny, kulturalny, sportowy doping dla stalówki. Nie jest tak. Nie ma i co? Jest i co? Thank you.
minuta. Czwarta minuta, bramka dla Olimpii Szczecen, grający z numerem 19 Łukasz Pietroń. Zakończył mecz 22 kolejny, w którym stał. Remisuje 1-1 z Olimpią Elbląg. Prowadzenie dla gości z rzutu karnego w 64 minucie Łukasz Pietroń. Wyrównał w 67 Szymon Jarosz.